Głogowski, Platforma Obywatelska. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Chciałem ogłosić oświadczenie dotyczące opóźnień, czy wręcz można użyć słowa zaniechania, realizacji w bieżącym roku resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch+. W ramach tego programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje, właściwie powinno przekazywać za pośrednictwem wojewodów środki na dofinansowanie pobytu dzieci, małych dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, placówkach niepublicznych. W tym roku zadanie to, tak jak w poprzednich latach, powinno być realizowane od 1 stycznia. Po otrzymaniu dotacji w wysokości 150 zł miesięcznie na dziecko, taki żłobek czy klub dziecięcy przekazuje tę kwotę rodzicom. Jednakże od początku bieżącego roku, mimo że wyniki konkursów na to zadanie zostały ogłoszone już w lutym, placówki uczestniczące w programie Maluch+, przynajmniej w województwie śląskim, taką mam wiedzę, nie otrzymały żadnych środków z tego programu. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego przekazują mi oficjalnie informację, że do tej pory po prostu wojewoda nie otrzymał na ten cel żadnych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki, z Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wywołuje to uzasadnione zniecierpliwienie rodziców, którzy przecież sprawdzili wyniki konkursu. Nie rozumieją, dlaczego nie otrzymują środków, mimo że nabór tego programu został ogłoszony, przeprowadzony, zrealizowany. A w ostatnich dniach sam kilka razy słyszałem pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak się chwali tym programem w różnych miejscach publicznie. Dlatego chciałbym skierować pytanie, którego adresatem zapewne powinna być pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jakie są przyczyny nieprzelania środków na program Maluch+, skoro realizacja pierwszej jego części ma się zakończyć w czerwcu? Ja się dowiadywałem, jak to było w poprzednich latach, także za rządów Platformy Obywatelskiej. Mówiono mi, że oczywiście nigdy nie było od stycznia, ale zawsze gdzieś w lutym, marcu te pieniądze już się pojawiały i były nadpłacane. Tu już kończy się połowa roku, za chwilę są wakacje, no i zapewne te pieniądze wpłyną, ale chciałem zapytać, czy stan państwa jest tak tragiczny, że rząd nie jest w stanie przekazać środków na programy, które ogłosił, czy może jest taki bałagan w ministerstwie, że brak umiejętności, panie minister, w nadzorowaniu pracowników, żeby te pieniądze na czas wpłynęły. Przecież należy też zwrócić uwagę, że nawet jeśli te przelewy dla żłobków i klubów dziecięcych zostaną zrealizowane z opóźnieniem, nie wiem, w czerwcu za całe półrocze, to wywoła to bardzo duże komplikacje dla prowadzących te placówki, ponieważ ministerstwo wymaga prowadzenia odrębnego subkonta dla uzyskania tej dotacji i szczegółowego jego rozliczenia. Przecież te zadania są realizowane od początku roku, więc będzie to wymagało skomplikowanego przeksięgowania wielu zapisów. Już nie mówię o tym, że przeksięgowanie często budzi też zainteresowanie urzędów skarbowych, którzy i przed urzędami skarbowymi będą prowadzący te placówki musieli się tłumaczyć. No tak się też złożyło, że w tej sprawie zabieram głos dzisiaj, kiedy było rozpatrywane wotum nieufności wobec pani minister pracy, rodziny i polityki społecznej. Pani minister była tak gorąco broniona przez wszystkich. Wystąpienie pana premiera Morawieckiego, które chyba przekroczyło wszelkie granice też demagogii, takiej agresji wobec myślących inaczej niż on. A tutaj z drugiej strony pokazuje się, że prosta sprawa, jak przekazanie środków z ministerstwa na ogłoszone i zaplanowane programy do wojewodów przez pół roku, nie udaje się je zrealizować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi.